czwartek, 10 maja. Katarzyna Kajstura. Dzień dobry. Zaczynamy wiadomości raciborskie. Dzisiaj w programie. Przez 2 godziny strajkowali lekarze szpitala rejonowego imienia doktora Józefa Rostka. Już w przyszłym tygodniu odbędą się studenckie juwenalia. Trwa ogólnopolski tydzień bibliotek. Raciborska Telewizja Kablowa podejmie od zaraz współpracę z operatorem kamery lub osobą do przyuczenia w tym zawodzie. Od kandydatów oczekujemy wykształcenia minimum średniego, dyspozycyjności oraz posiadania własnego samochodu. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 032 415 82 31 bądź mailowy rtkab@wp.pl. Do 2-godzinnego strajku ostrzegawczego przystąpiło dziś 80% szpitali na Śląsku i ponad 300 placówek w całym kraju. Do ogólnopolskiej akcji przyłączyli się także lekarze Raciborskiego Szpitala Rejonowego. Dokładnie o godzinie 11 lekarze odeszli od łóżek pacjentów i przystąpili do 2-godzinnej akcji protestacyjnej. Związek Zawodowy Lekarzy wszedł z nami w spór zbiorowy. Dopełniliśmy wszelkich procedur, także ten strajk ostrzegawczy, te 2 godziny, które dzisiaj są, jest strajkiem legalnym. Zostały zgłoszone do Państwowej Inspekcji Pracy, do Urzędu Wojewódzkiego, do naszego organu założycielskiego. We wcześniejszym referendum wszyscy lekarze Raciborskiego Szpitala opowiedzieli się za strajkiem. W dzisiejszej akcji wzięło udział 70% z nich. Wynagrodzenia w Polsce lekarzy są uwłaczające. Uwłaczające zawodowi lekarza, uwłaczające godności człowieka. Nie wszyscy Państwo wiedzą, ale lekarz w Polsce zarabia mniej niż pomoc dla dziecka, poniżej 10 zł za godzinę. Te informacje, które są podawane publicznie o wysokości wynagrodzeń, są to wynagrodzenia podawane z 2, a nawet i 3 etatów. Więc to nie oddaje prawdzie temu, jak rzeczywiście w Polsce jest. Lekarz ze drugim stopniem specjalizacji chce w Polsce zarabiać połowę tego, co zarabia poseł. Połowę tego. Mniej więcej to jest 3-krotna średnia krajowa w chwili obecnej, 3-krotna średnia podawana przez Urząd Statystyczny. Lekarze o mniejszych kwalifikacjach, relatywnie mniej. Niemniej jednak lekarz, który kończy studia, nie może zarabiać mniej niż 1,75 średniej krajowej. Na chwilę obecną to jest około 3,5 tysiąca złotych. Podaję brutto oczywiście te cyfry. Dokładnie w maju ubiegłego roku lekarze strajkowali po raz pierwszy. Rezultaty tamtej akcji nie spełniły jednak ich oczekiwań. Praktycznie ogłoszono, że podwyżka w służbie zdrowia była rzędu 30%. Nasz szpital otrzymał 28%, więc to już jest pierwsza dezinformacja. Druga dezinformacja jest to podwyżka, która została dołączona do naszych wynagrodzeń w formie dodatku. Czyli ten dodatek nie wchodzi w żadne pozostałe pochodne wynikające z umowy o pracy. I ta podwyżka zgodnie z ustawą ubiegłoroczną obowiązuje tylko do końca tego roku. Natomiast od 2008 roku nadal nie wiemy, jak dalej będzie służba zdrowia finansowana. W związku z tym uważamy, że problem do chwili obecnej nadal nie został załatwiony. Mam już tego dość. Pracuję 21 lat, nie będę już pracował po 300-350 godzin miesięcznie, bo to nie ma po prostu sensu. Poza tym rządzący od początku wykazują złą wolę. Jeżeli mnie potrzebni są lekarze, no to ich nie będzie i to jest wszystko. Lekarze liczą na to, że dzisiejszy strajk ostrzegawczy przyniesie oczekiwane rezultaty. Jeśli jednak tak się nie stanie, zapowiadają dalszy protest. Po prostu wszyscy się zwolnimy. I wtedy zobaczymy, czy są potrzebni lekarze, no bo według rządzących no, wydaje się, że są niepotrzebni. Tym razem lekarze zdecydowani są prowadzić akcję protestacyjną do skutku. Dzisiaj odbył się jej pierwszy etap. Pacjenci tylko na krótki czas zostali pozostawieni bez opieki. Uciążliwość dla pacjentów jest taka, że przez te 2 godziny nie pracują przychodnie. Natomiast na oddziałach szpitalnych zapewniona jest opieka lekarska w stopniu wystarczającym. Jeśli rząd nie podejmie zdecydowanych działań, to już we wtorek, 15 maja, lekarze przerwą pracę na cały dzień, a od 21 maja będą strajkować bezterminowo.
Druga edycja imprezy integracyjnej pod tytułem Zagrajmy Razem. Integracja, sport, rehabilitacja oraz 9. Raciborskie Targi Zdrowia odbędą się w najbliższą niedzielę 13 maja w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Łąkowej. W programie imprezy integracyjnej m.in. mecz rugby osób niepełnosprawnych na wózkach, koncert zespołu Miraż z Młodzieżowego Domu Kultury i pokaz zapaśników LKS Dąb Brzeźnica. Honorowy patronat nad imprezą objęli poseł Henryk Siedlaczek, prezydent Mirosław Lęk i starosta Adam Hajduk. Targi Zdrowia i impreza integracyjna potrwają w niedzielę od godziny 13 do 19. Studenckie juwenalia w naszym mieście zorganizowane zostaną już w przyszłym tygodniu. Będą koncerty, wystawy, zabawy i konkursy. Bawić się będą mogli nie tylko studenci. Już w przyszły poniedziałek i wtorek o godzinie 18 odbędą się imprezy poprzedzające juwenalia. Pierwszą z nich będzie przegląd kapel rockowych w Raciborskim Centrum Kultury. Przegląd ten dotyczy kapel w zasadzie związanych z uczelnią. Są to ludzie młodzi i chcemy, żeby w tym roku także studenci wzięli udział w juwenaliach czynny, nie tylko bierny. Bo zazwyczaj tak się działo, że studenci niechętnie biorą udział w takich imprezach. Po przeglądzie dwie kapele, które wygrają laureat pierwszego i drugiego miejsca, zagrają w pierwszy dzień juwenali przed główną gwiazdą i po głównej gwieździe. Natomiast 15 maja zorganizowany zostanie mecz siatkówki pomiędzy zespołami AZS Rafako a WF Katowice. 16 i 17 maja w środę i czwartek odbędą się główne uroczystości studenckie. 16 maja całość rozpoczyna się przemarszem spod Akademika na plac zamkowy, bo juwenale odbywają się obydwa dni na zamku. Idziemy w pochodzie, chcemy zrobić to na styl amerykański, że tak powiemy. Mam nadzieję, że nam się uda i pogoda dopisze. I po przyjściu jest uroczyste otwarcie przez pana prezydenta, przekazanie nam kluczy miasta. Później zaczynają się koncerty. Główną gwiazdą tego dnia będzie Koma. W czwartek od rana będzie można wziąć udział w grach i zabawach na stadionie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a o 16 zabawa rozpocznie się na dziedzińcu Zamku Piastowskiego. Pierwszą taką atrakcją to jest kabaret Pudło. Jest to laureat tegorocznego konkursu ogólnopolskiego przeglądu Państwowych Wyższych Szkół Kabaretu w Gorzowie Wielkopolskim. Jest tam również jeden z naszych absolwentów. Następnie będzie muzykę nakręcał DJ Samber, po nim Rasta DNS, a całość zamyka nam Tabu. Juwenalia są otwarte dla wszystkich, dlatego wszystkich serdecznie bardzo zapraszamy. 16 maja juwenaliom towarzyszyć będą trzy wystawy. Pierwszą wystawą będzie wystawa prac studentów Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Będzie ona, tak jak wszystkie wystawy, na dziedzińcu Raciborskiego Zamku. Druga wystawa to wystawa prac wykładowców Instytutu Sztuki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu. Wystawa ta będzie wystawą poaukcyjną. Do 15 maja na internetowej stronie www.pwsz.raciborzu.edu.pl odbędzie się aukcja na rzecz sparaliżowanego Łukasza. Na trzeciej planowanej wystawie znajdą się prace członków Fotograficznego Koła Naukowego Instytutu Sztuki Raciborskiej Uczelni. Szczegółowe informacje o juwenaliach można znaleźć na plakatach oraz na stronie www.raciborz.pl. Toksoplazmoza jest chorobą odzwierzęcą. Źródłem infekcji może być kontakt ze zwierzętami futerkowymi takimi jak kot domowy, jedzenie surowego, niedogotowanego mięsa, a więc tatary oraz choroba brudnych rąk, która jest najczęstszym przyczyną zainfekowania również. Jakie są następstwa? U kobiet, u których nastąpiła pierwotna infekcja, może być obumarcie płodu poprzez bardzo ciężkie powikłania z ośrodkowego układu nerwowego ze wszystkimi tymi konsekwencjami. Żeby temu zapobiec, kobieta musi być poddana badaniom immunologicznym w kierunku toksoplazmozy. Dlatego każda kobieta, u której rozpozna się ciążę, która sobie tę ciążę sama rozpozna, po pierwszym badaniu u ginekologa, u położnika, powinna zgłosić się do nas, do szpitala, na tego rodzaju badanie. Badanie polega na pobraniu paru mililitrów krwi, które poddaje się obróbce biochemicznej, immunologicznej i w oparciu o ten wynik następuje dalsza interpretacja co do dalszego postępowania z daną kobietą. Na mocy zawartej umowy między Zarządem Powiatu Raciborskiego a Szpitalem Rejonowym w styczniu bieżącego roku będzie możliwe zaproponowanie wszystkim kobietom ciężarnym w okresie od
19 lutego do 14 grudnia 2007 roku dwukrotne wykonanie badania w kierunku toksoplazmozy. Warunki graniczne to, że kobieta ciężarna jest mieszkanką powiatu raciborskiego oraz że będzie miała skierowanie od lekarza ginekologa. Pomyśl o zdrowiu Twojego dziecka i skorzystaj z możliwości badania w kierunku toksoplazmozy. Zgłoś się do laboratorium Szpitala Rejonowego w Raciborzu przy Gamowskiej 3 w terminie od 19 lutego do 14 grudnia 2007 roku. Codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach od 10 do 18. Pamiętaj o skierowaniu od specjalisty. Badania są bezpłatne. Cały program finansuje Powiat Raciborski. Serdecznie zapraszamy do naszego laboratorium. Trwa Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. W tym roku akcja odbywa się pod hasłem Biblioteka mojego wieku. Pracownicy wszystkich oddziałów i filii Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu z okazji Tygodnia Bibliotek przygotowali dla czytelników wiele ciekawych imprez. Jedną z nich była gawęda na temat dziejów, książki i bibliotek. Od glinianej tabliczki poprzez Bibliotekę Aleksandryjską do Mediateki. Celem ogólnym Tygodnia Bibliotek jest pokazanie biblioteki troszeczkę w inny sposób, to znaczy biblioteki nie jako takiej typowej, że książka i nic poza tym, ale biblioteki rozwijającej się, biblioteki nowoczesnej. W tym roku przygotowywaliśmy również bardzo ciekawą imprezę dla przedszkolaków. Polegała ona na tym, odbyła się wczoraj zresztą, że pokazywaliśmy bibliotekę od kuchni, to znaczy dzieci mogły wejść do pomieszczeń, do których zwykle nie wchodzą, bo zazwyczaj bibliotekę się odwiedza w wypożyczalni, natomiast wczoraj mogły wejść do sekretariatu, mogły wejść do gabinetu dyrektora, mogły zobaczyć, jak się oprawia książki, mogły wejść do działu gromadzeń. Koordynatorem akcji w Raciborzu jest Małgorzata Michalczyk. Okazuje się, że biblioteka XXI wieku to biblioteka, która spełnia oczekiwania społeczeństwa wiedzy. Chciałyśmy właśnie naszym czytelnikom, jeszcze czytelnikom, ale już w XXI wieku użytkownikom uświadomić, że właśnie stają się użytkownikami biblioteki, ponieważ w bibliotece nie tylko się czyta, ale również użytkuje różne zdobycze techniczne jak internet, dokumenty elektroniczne, płyty CD, płyty DVD. Tak więc to już nie tylko książka, ale również nie tylko czytanie książki, ale również użytkowanie różnych innych dokumentów. Zajęcia, które już odbyły się w tym tygodniu oraz te, które odbędą się jutro, zostały przygotowane z myślą o wszystkich czytelnikach, od tych najmłodszych, czyli przedszkolaków, do słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dla gimnazjalistów ciekawym wydarzeniem będzie wycieczka do biblioteki XXI wieku, Mediateki we Wrocławiu. To będzie jutro, w piątek. Natomiast dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyły się zajęcia, które mają słuchaczom przybliżyć właśnie korzystanie z internetu. Takie podstawy ABC internetu, które właśnie się wczoraj odbyły i były bardzo ciekawe. W sumie panie były zadowolone. Myślę, że skorzystały z tego bardzo. Dziś zorganizowane zostały uroczystości z okazji Dnia Bibliotekarza, przypadającego 8 maja. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej pracuje 35 osób, natomiast książki wypożycza około 14 tysięcy mieszkańców miasta i powiatu. Przypominamy, Raciborska Telewizja Kablowa podejmie od zaraz współpracę z operatorem kamery lub osobą do przyuczenia w tym zawodzie. Od kandydatów oczekujemy wykształcenia minimum średniego, dyspozycyjności oraz posiadania własnego samochodu. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 032 415 82 31 bądź mailowy rtkab@wp.pl. Teraz zapraszam Państwa na informacje o repertuarach kin, dyżurach aptek i na prognozę pogody.
Dziękuję Państwu za uwagę i na kolejne wiadomości zapraszam już jutro o stałej porze.